Rozdział 10. Traktat morski. Lipiec tego roku, w którym się ożeniłem, godny jest zapamiętania dzięki trzem interesującym sprawom, podczas wyjaśniania których miałem okazję i przywilej pracować z Sherlockiem Holmesem i zgłębiać jego metody. W moich notatkach sprawy te opatrzyłem tytułami Druga plama, Traktat morski i Zmęczony kapitan. Jednak pierwsza z nich dotyczy kwestii tak ogromnej wagi i obciąża tak wiele najznamienitszych rodów w królestwie, że jeszcze przez wiele lat nie będę mógł jej opublikować. Chyba żadna inna z prowadzonych przez Holmesa spraw nie ilustrowała tak dobrze wartości jego analitycznych metod, nie zrobiła tak wielkiego wrażenia na ludziach, którzy byli z nim związani. Nadal posiadam spisaną, niemal słowo w słowo rozmowę, podczas której prezentował on fakty związane z tą sprawą Dubois-Gliowi z paryskiej policji oraz Fritzowi von Walbaumowi, słynnemu specjaliście z Gdańska. Obaj oni marnowali swój czas i energię na coś, co okazało się jedynie pobocznymi wątkami głównego nurtu problemu. Musi jednak upłynąć wiele lat i historię tę będzie można opowiedzieć dopiero w nowym stuleciu. W tej chwili byłoby to zbyt niebezpieczne. Przejdę więc do drugiej pozycji na mojej liście, która również w pewnym momencie zapowiadała się jako sprawa wagi międzynarodowej. Cechowało ją kilka zdarzeń, które nadały jej unikalny charakter. W czasach, gdy chodziłem do szkoły, moim bliskim przyjacielem był chłopak, który nazywał się Percy Phelps. Był niemal moim rówieśnikiem, chodził jednak o dwie klasy wyżej niż ja. Był błyskotliwym uczniem i zdobył chyba wszystkie nagrody, jakie szkoła miała do zaoferowania. Zakończył naukę, uzyskując stypendium, dzięki któremu mógł odnosić triumfy w Cambridge. Jak pamiętam, miał wyśmienite koneksje i nawet gdy bawiliśmy się razem jako mali chłopcy, wszyscy wiedzieli, że bratem jego matki był Lord Holdres, znakomity polityk partii konserwatywnej. Jednak w szkole ten wspaniały krewny nie przysporzył mu popularności, wręcz przeciwnie. Bawiło nas, gdy biegaliśmy za Persym po placu zabaw i smagaliśmy go witkami po łydkach. Niemniej, gdy wkroczył w końcu w wielki świat, wyglądało to już zupełnie inaczej. Doszły mnie słuchy, że dzięki swoim zdolnościom i wpływom zdobył dobre stanowisko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Później całkowicie o nim zapomniałem, póki o jego istnieniu nie przypomniał mi poniższy list. Mój drogi Watsonie, Bybrae Walking. Mój drogi Watsonie, na pewno pamiętasz Phelpsa Kijankę, który chodził do piątej klasy, kiedy ty byłeś w trzeciej. Słyszałeś może, że dzięki wpływom mojego wuja dostałem dobrą posadę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a moje stanowisko wiązało się z zaufaniem i zaszczytem. Wszystko układało się pomyślnie, dopóki nagle nie spadło na mnie to straszliwe nieszczęście, które zrujnowało moją karierę. Nie ma sensu opisywać szczegółów tego straszliwego wydarzenia. Jeśli przystaniesz na moją prośbę, prawdopodobnie sam będę ci musiał o nim opowiedzieć. Dopiero dochodzę do siebie po zapaleniu mózgu i po 9 tygodniach jestem wciąż jeszcze bardzo słaby. Proszę, abyś przyjechał do mnie w towarzystwie swego przyjaciela, pana Holmesa. Chciałbym bowiem poznać jego opinię w tej sprawie, choć władze zapewniają mnie, że nic więcej nie można zrobić. Proszę, spróbuj go do mnie sprowadzić tak szybko, jak to możliwe. Żyję teraz w stanie strasznej niepewności. Każda minuta wydaje mi się godziną. Zapewnij go, że jeśli wcześniej nie zwróciłem się do niego o radę, to nie dlatego, iż nie cenię jego uzdolnień, lecz dlatego, że odkąd spadł na mnie ten cios, odchodziłem od zmysłów. Teraz znów jestem w stanie jasno myśleć, choć nie ośmielę się zbyt długo nad tym zastanawiać, bo obawiam się nawrotu choroby. Nadal jestem tak słaby, że jak widzisz, nie mogłem własnoręcznie napisać tego listu i musiałem go podyktować. Proszę, postaraj się sprowadzić swojego przyjaciela, twój dawny szkolny kolega
Percy Phelps. Było w tym liście coś, co mnie głęboko poruszyło. Coś niesłychanie żałosnego w tych powtarzających się prośbach, abym sprowadził Holmesa. Byłem do tego stopnia przejęty, że spróbowałbym zadośćuczynić jego prośbie, nawet gdyby to było niemal niewykonalne. Oczywiście dobrze wiedziałem, że Holmes uwielbia swój zawód i zawsze gotów jest służyć swoją pomocą, o ile klient rzeczywiście chce ją przyjąć. Moja żona zgodziła się ze mną, że nie powinienem tracić ani chwili, natychmiast przedstawić mu tę sprawę. Tak więc godzinę po śniadaniu znów znalazłem się, tak jak kiedyś, w naszym dawnym mieszkaniu na Baker Street. Holmes siedział przy stoliczku pod ścianą, ubrany w szlafrok i całkowicie pochłonięty pracą nad pewnym doświadczeniem chemicznym. Jakiś płyn w dużej, zakrzywionej retorcie gotował się wściekle nad błękitnym płomieniem palnika Bunsena, a krople wydestylowanej cieczy kondensowały się w dwulitrowej menzurce. Gdy wszedłem, mój przyjaciel nawet na mnie nie spojrzał. Ja zaś, widząc, że doświadczenie, które przeprowadzał, musi być dla niego niezmiernie ważne, rozsiadłem się w fotelu i czekałem, aż skończy. Otwierał różne buteleczki, pobierając każdej po kilka kropel szklaną pipetą, aż wreszcie wziął próbówkę zawierającą końcowy roztwór i podszedł z nią do stołu. W prawej ręce trzymał pasek papieru lakmusowego. Trafiłeś na kluczowy moment, powiedział. Jeśli ten papier pozostanie niebieski, to wszystko będzie w porządku, a jeśli zabarwi się na czerwono, będzie to oznaczało czyjąś śmierć. Zanurzył go w próbówce, a papierek natychmiast przybrał kolor matowego, brudnego szkarłatu. Tak jak myślałem, zawołał. Za moment będę do twoich usług, Watsonie. Tytoń znajdziesz w perskim pantoflu. Odwrócił się do swojego biurka i pospiesznie na baz grał kilka telegramów, które przekazał chłopcu na posyłki. Następnie opadł na krzesło naprzeciwko mnie, podciągnął w górę kolana i objął dłońmi swoje długie, chude golenie. Bardzo pospolite, małe, brudne morderstwo, powiedział. Zdaje mi się, że masz dla mnie coś lepszego. Twoja pochmurna mina może być zapowiedzią prawdziwej kryminalnej burzy z piorunami. A więc z czym do mnie przyszedłeś? Podałem mu list, który przeczytał w maksymalnym skupieniu. Zbyt wiele nam to nie mówi, prawda? Zauważył, oddając mi list. Niemal nic, a jednak charakter pisma jest ciekawy. Ale to nie jego pismo. Właśnie, pisała kobieta. Z całą pewnością mężczyzna, zawołałem. Nie, kobieta. I to kobieta o nieprzeciętnym charakterze. Cóż, dowiadujemy się na początku naszego śledztwa, że nasz klient utrzymuje bliskie kontakty z kimś o wyjątkowym charakterze, dobrym lub złym. Już mnie ta sprawa zainteresowała. Jeśli jesteś gotów, możemy natychmiast ruszyć do Woking. Spotkajmy się z twoim dyplomatą, który wpadł w tak ciężkie kłopoty, i z ową damą, której dyktuje swoje listy. Mieliśmy szczęście, bo udało nam się złapać wczesny pociąg z Waterloo, tak więc już po niecałej godzinie znaleźliśmy się wśród jodłowych lasów i wrzosowisk Woking. Bybrae okazał się dużym, wolno stojącym domem, zbudowanym na obszernym terenie w odległości kilku minut spaceru od stacji. Przekazaliśmy nasze wizytówki i po chwili wprowadzono nas do elegancko urządzonego salonu. Kilka minut później wszedł do pokoju przesadzisty mężczyzna i bardzo uprzejmie nas powitał. Był bliżej 40 niż 30, lecz jego policzki były tak rumiane, a oczy tak wesołe, że odnosiło się wrażenie, iż nadal jest pulchnym, psotnym chłopcem. Tak się cieszę, że panowie przyjechaliście, powiedział wylewnie, ściskając nam dłonie. Percy przez cały ranek o was dopytuje. Och, biedaczysko, chwyta się brzytwy. Jego ojciec i matka prosili mnie, bym się z panami spotkał, bo nawet najmniejsza wzmianka na temat sprawy związanej z Percy jest dla mnie bardzo bolesna. Jak do tej pory nie poznaliśmy żadnych szczegółów, zauważył Holmes, a jak widzę, pan nie jest członkiem tej rodziny. Nasz znajomy wyglądał na zaskoczonego, jednak po chwili, gdy spojrzał w dół, roześmiał się. Oczywiście spostrzegł pan monogram JH na moim medalionie. Przez chwilę myślałem, że dokonał pan czegoś niesamowitego. Nazywam się Joseph Harrison,
a ponieważ Percy ma poślubić moją siostrę Annie, będę przynajmniej ich krewnym poprzez to małżeństwo. Z moją siostrą spotkacie się panowie w jego pokoju. Pielęgnuję go nieustannie od 2 miesięcy, ale może już tam pójdziemy, bo wiem, jak bardzo się niecierpliwi. Pokój, do którego nas sprowadzono, znajdował się na tym samym piętrze, co salon. Umeblowano go częściowo jak salon, a częściowo jak sypialnię. We wszystkich kątach i zakamarkach ustawiono piękne bukiety kwiatów. Młody mężczyzna, bardzo blady i zmęczony, leżał na sofie przy otwartym oknie, przez które wpadały do środka bogate zapachy ogrodu i balsamiczne letnie powietrze. Obok niego siedziała kobieta. Podniosła się, gdy tylko weszliśmy. – Mam wyjść? – Percy spytała. Chwycił jej dłoń, aby ją zatrzymać. – Co u ciebie, Watsonie? – powitał serdecznie. – Nigdy bym cię nie poznał z tymi wąsami i ośmielę się stwierdzić, że ty też nie byłbyś pewien, czy to ja. A to, jak przypuszczam, twój słynny przyjaciel, pan Sherlock Holmes. Przedstawiłem go w paru słowach i obaj usiedliśmy. Przysadzisty młody człowiek wyszedł z pokoju, jednak jego siostra została, trzymając dłoń chorego w swoich dłoniach. Była kobietą o uderzającym wyglądzie, trochę za niska i zbyt korpulentna, lecz o pięknej oliwkowej cerze, wielkich ciemnych oczach włoszki, gęstych, kruczoczarnych włosach. Ciemna karnacja sprawiała, że blada twarz jej towarzysza wydawała się jeszcze bardziej zmęczona i wymizerowana. Nie będę marnował waszego czasu, powiedział, unosząc się na sofie. Może przejdę od razu do sprawy bez żadnych wstępów. Byłem szczęśliwy i odnosiłem sukcesy, panie Holmes. Lecz tuż przed moim ślubem spadło na mnie nagle straszliwe nieszczęście, które zrujnowało wszystkie moje życiowe plany. Być może Watson już panu wspominał, że pracowałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i dzięki wpływom mojego wuja, lorda Holdressa, błyskawicznie awansowałem na odpowiedzialne stanowisko. Za czasów obecnej administracji, gdy mój wuj został ministrem spraw zagranicznych, powierzył mi kilka poufnych misji. A ponieważ zawsze doprowadzałem je z powodzeniem do końca, zaczął doceniać moje zdolności i mój takt, obdarzając mnie dużym zaufaniem. Niemal 10 tygodni temu, dokładniej mówiąc 23 maja, wezwał mnie do swego prywatnego gabinetu i pochwaliwszy za dobrą robotę, którą wykonałem, oznajmił, że ma dla mnie nowe, poufne zadanie. To, co tu widzisz, powiedział, wyjmując ze swego biurka szary rulon papieru, to oryginał tajnego traktatu pomiędzy Anglią a Włochami. Z żalem muszę stwierdzić, że pewne pogłoski na jego temat przedostały się już do prasy. Niezmiernie ważnym jest, by nie doszło do żadnych innych przecieków. Francuska i rosyjska ambasada zapłaciłyby bajońskie sumy, aby poznać treść tych dokumentów. W ogóle nie opuściłyby mojego biurka, gdyby nie to, że absolutnie konieczne jest ich skopiowanie. Masz u siebie własne biurko? Tak, sir. W takim razie weź ten traktat i zamknij go tam na klucz. Udzielę personelowi instrukcji, byś mógł tu zostać, gdy inni pójdą do domu, i spokojnie go skopiować, bez obaw, że ktoś ci zagląda przez ramię. Kiedy już skończysz, ponownie zamknij na klucz oryginał i kopię. Jutro rano osobiście mi je przekaż. Wziąłem dokumenty i... Przepraszam, że na chwilę panu przerwę, rzekł Holmes. Czy podczas tej rozmowy byliście sami? Całkowicie sami, w dużym pomieszczeniu, 30 na 30 stóp, po środku, tak mniej więcej, i mówiliście cicho? Mój wuj zawsze mówi bardzo cicho, ja prawie się nie odzywałem. Dziękuję, rzekł Holmes, przymykając oczy. Proszę mówić dalej. Zrobiłem dokładnie tak, jak mi powiedział, i odczekałem, aż pozostali pracownicy pójdą do domu. Jeden z nich, Charles Gerard, który pracuje ze mną w tym samym pokoju, miał do nadrobienia zaległości w pracy. Zostawiłem go więc i wyszedłem na obiad. Gdy wróciłem, kolegi już nie było. Bardzo mi zależało, by jak najszybciej zabrać się do pracy, bo wiedziałem, że Joseph, czyli pan Harrison, którego dopiero co pan poznał, był akurat w mieście i zamierzał wracać do Woking pociągiem o 11:00.
miarę możliwości również chciałem zdążyć na ten pociąg. Gdy przyjrzałem się dokładnie traktatowi, natychmiast zorientowałem się, że faktycznie był tak ważny, iż mój wuj absolutnie nie przesadził w jego ocenie. Nie wdając się w szczegóły, mogę powiedzieć, że określał on stanowisko Wielkiej Brytanii wobec Trójprzymierza i zwiastował politykę, jaką miał prowadzić nasz kraj w przypadku, gdyby flota francuska zdobyła całkowitą dominację nad flotą włoską na Morzu Śródziemnym. Kwestie poruszane w traktacie były czysto morskiej natury. Na końcu znajdowały się podpisy wysokich dygnitarzy, którzy go parafowali. Pospiesznie przejrzałem tekst, a następnie zabrałem się do przepisywania. Był to długi dokument, sporządzony w języku francuskim i złożony z 26 paragrafów. Przepisywałem tak szybko jak mogłem, ale o godzinie 9 ukończyłem dopiero 9 paragrafów i nie miałem już szansy zdążyć na pociąg. Czułem się senny i trochę ospały, częściowo z powodu spożytego obiadu, a po części za sprawą przedłużonego dnia pracy. Pomyślałem, że filiżanka kawy rozjaśniłaby mi w głowie. W małym pomieszczeniu na dole przy schodach siedzi przez całą noc dozorca. Ma on w zwyczaju robić kawę na swoim spirytusowym palniku dla wszystkich urzędników, którzy pracują po godzinach. Przywołałem go więc dzwonkiem. Ku mojemu zaskoczeniu na wezwanie pojawiła się starsza kobieta potężnej budowy w grubych rysach, ubrana w fartuch. Wyjaśniła, że jest żoną dozorcy i że właśnie sprząta. Wydałem jej więc polecenie, by zrobiła mi kawę. Przepisałem jeszcze 2 paragrafy, lecz potem poczułem się tak senny, że musiałem wstać i przejść się po pokoju, żeby rozprostować trochę nogi. Kawy wciąż nie było i zastanawiałem się, jaka mogła być przyczyna tego opóźnienia. Otworzyłem drzwi i ruszyłem korytarzem, aby się tego dowiedzieć. Korytarz oświetlony przyćmioną lampą prowadził z pokoju, w którym pracowałem, i miał tylko jedno wyjście. Kończyło się ono krętymi schodami, przy których na dole w holu znajdowało się pomieszczenie dozorcy. W połowie tych schodów na półpiętrze jest niewielki podest, od którego pod kątem prostym biegnie inny korytarz. Prowadzi on do kolejnych niewielkich schodów, które kończą się przy bocznym wyjściu. Używają ich służący, lecz przychodzą tamtędy również urzędnicy od strony Charles Street, gdy chcą sobie skrócić drogę. Oto przybliżony plan budynku. Pokój urzędnika, półpiętro, pomieszczenie dozorcy, boczne drzwi, główne wejście, Whitehall. Dziękuję, sądzę, że nadążam za panem, rzekł Sherlock Holmes. Proszę zwrócić uwagę na te okoliczności, które mają ogromne znaczenie. Zszedłem w dół po schodach do holu i przekonałem się, że dozorca smacznie śpi w swoim pomieszczeniu, a w czajniku wrze woda. Zestawiłem czajnik, po czym zmuchnąłem palnik, bo woda pryskała już na podłogę. Następnie wyciągnąłem rękę i już miałem potrząsnąć dozorcą, który sprawiał wrażenie głęboko pogrążonego we śnie, gdy nagle rozległ się głośny dźwięk dzwonka nad jego głową, on zaś wzdrygnął się i obudził. — Panie Phelps, sir — powiedział, spoglądając na mnie w osłupieniu. Zszedłem na dół, żeby zobaczyć, czy moja kawa jest już gotowa. Wstawiłem czajnik i zasnąłem, sir. Spojrzał na mnie, a potem w górę na wciąż jeszcze drgający dzwonek z rosnącym zdumieniem na twarzy. — Sir, skoro pan jest tutaj, to w takim razie kto zadzwonił? — zapytał. — Dzwonek — zawołałem. — Co to za dzwonek? — To dzwonek z pokoju, w którym pan pracował. Nagle wydało mi się, że jakaś zimna dłoń ściska mi serce, a więc ktoś był w pokoju, w którym na stole leżał mój bezcenny traktat. Szaleńczo pognałem po schodach, potem wzdłuż korytarza. W przejściach nie było nikogo, panie Holmes, i nikogo nie było też w pokoju. Wszystko było dokładnie tak, jak zostawiłem, z tym jedynym wyjątkiem, że dokumenty powierzone mojej pieczy zniknęły z biurka, na którym leżały. Kopia została, nie było natomiast oryginału. Holmes wyprostował się na krześle i zatarł ręce. Widziałem, że sprawa ta zdecydowanie przypadła mu do gustu. I co pan wtedy zrobił? Wymruczał pod nosem. W jednej chwili zdałem sobie sprawę, że złodziej musiał wejść na górę po schodach od strony bocznych drzwi. Oczywiście, gdyby przyszedł inną drogą, musiałbym się na niego natknąć.
Był pan pewien, że nie mógł przez cały czas ukrywać się w pokoju lub w tym korytarzu, który był oświetlony przyćmionym światłem? To absolutnie niemożliwe. Nawet szczur by się tam nie ukrył, ani w tym pokoju, ani w korytarzu. Tam zupełnie nie ma gdzie się schować. Dziękuję. Proszę mówić dalej. Dozorca, widząc po mojej pobladłej twarzy, że dzieje się coś złego, poszedł za mną na górę. Potem obaj popędziliśmy korytarzem i zbiegliśmy w dół po stromych schodach prowadzących do wyjścia na Charles Street. Drzwi na dole były zamknięte, lecz nie na klucz. Otwarliśmy je na oścież i wybiegliśmy na zewnątrz. Dokładnie pamiętam, że w tamtej chwili kuranty pobliskiego zegara zadzwoniły trzykrotnie. Była za kwadrans dziesiąta. To ma ogromne znaczenie, rzekł Holmes, zapisując coś sobie na mankiecie koszuli. Noc była bardzo ciemna, siąpił drobny, ciepły deszczyk. Na Charles Street nie było nikogo, a na Whitehall jak zwykle panował ogromny ruch. Popędziliśmy chodnikiem z gołymi głowami na rogu, spostrzegliśmy policjanta. Popełniono kradzież, wysapałem. Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych skradziono dokument ogromnej wagi. Czy ktoś tędy przechodził? Stoję tu już od kwadransa, sir, odparł. Przychodziła tędy tylko jedna osoba, starsza, wysoka kobieta, z szalem, tureckie wzory. Ach, to tylko moja żona, zawołał dozorca. I nikt inny tędy nie przychodził, nie. W takim razie złodziej musiał uciec w drugą stronę, krzyknął, pociągając mnie za rękaw. Nie byłem jednak przekonany, a jego próby, by mnie zniechęcić, wzmocniły tylko moje podejrzenia. W którą stronę poszła ta kobieta, zawołałem. Nie wiem, sir. Zauważyłem ją, gdy mnie mijała, ale nie miałem żadnych szczególnych powodów, żeby ją obserwować. Odniosłem wrażenie, że się spieszyła. Jak dawno to było? Och, kilka minut. Nie więcej niż pięć? Tak, nie upłynęło więcej niż pięć minut. Traci pan tylko swój czas, ser, a teraz każda minuta się liczy, zawołał dozorca. Daję słowo, że moja stara nie ma z tym nic wspólnego. Chodźmy już w drugą stronę. Jeśli pan tego nie zrobi, ja to uczynię. I z tymi słowami rzucił się w przeciwnym kierunku. Jednak po chwili sam pobiegłem za nim i chwyciłem go za rękaw. Gdzie mieszkasz? Spytałem. Brixton przy Ivy Lane, 16, odparł. Ale niech pan nie podąża fałszywym tropem, panie Phelps. Idźmy w drugą stronę, tamtą ulicą i zobaczmy, czy czegoś się tam nie dowiemy. Stosując się do jego rady, nic nie traciłem. Ruszyliśmy wraz z policjantem, jednak tylko przekonaliśmy się, że na ulicy panuje straszny ruch. Wielu ludzi zmierza w różnych kierunkach i wszystkim bardzo się spieszy, by dotrzeć do jakiegoś spokojnego i suchego miejsca w tę deszczową noc. Nie znaleźliśmy żadnego włóczęgi, który byłby nam w stanie powiedzieć, kto tamtędy przechodził. Powróciliśmy następnie do biura i bezskutecznie przeszukaliśmy schody. Korytarz prowadzący do pokoju wyłożony był kremowym linoleum, na którym bardzo wyraźnie widać wszelkie ślady. Niezwykle uważnie mu się przyjrzeliśmy, lecz nie znaleźliśmy żadnych odcisków stóp. Czy przez cały wieczór padał deszcz? Mniej więcej od 7. Jak to więc możliwe, że kobieta, która weszła do pokoju około godziny 9, nie pozostawiła żadnych śladów swoimi zabłoconymi butami? Dobrze, że porusza pan tę kwestię. Mnie też przyszło to wtedy do głowy. Sprzątaczki mają w zwyczaju zdejmować obuwie obok pomieszczenia dozorcy i zakładać robocze pantofle. To jasne. A więc nie było śladów, chociaż noc była deszczowa. Ten ciąg wydarzeń jest niezwykle interesujący. Co pan zrobił później? Zbadaliśmy również pokój. Nie ma żadnych możliwości, by były tam jakieś tajemne drzwi, a okna znajdują się jakieś 30 stóp nad ziemią. Oba były zamknięte od wewnątrz. Wykładzina uniemożliwia wykorzystanie jakiejkolwiek klapy w podłodze, gdyby nawet taka klapa była, a sufit jest gładki, bielony wapnem. Ręczę moim życiem, że ktokolwiek ukradł moje dokumenty, mógł się tam dostać tylko i wyłącznie przez drzwi. A kominek? Nie używają kominka, jest tam piec. Lina od dzwonka zwisa z prawej strony od mojego biurka. Ktoś, kto zadzwonił, musiał podejść do biurka. Ale dlaczego przestępca chciałby używać dzwonka, to dla mnie niewytłumaczalna tajemnica. Z całą pewnością ten incydent był dość niezwykły. Jakie kroki podjął pan?
Zakładam, że zbadał pan pokój, aby się przekonać, czy intruz nie pozostawił po sobie jakichś śladów, na przykład niedopałka cygara, rękawiczki, spinki do włosów czy innego drobiazgu. Nic takiego nie znalazłem, a może wyczuł pan jakiś zapach? Nie, nawet o tym nie pomyśleliśmy. Zapach tytoniu byłby dla nas znaczącą wskazówką w śledztwie. Sam nie palę, więc sądzę, że wyczułbym zapach tytoniu. Jedynym oczywistym faktem było to, że żona dozorcy, która nazywa się Tengi, szybko wyszła z budynku. Jej mąż nie był w stanie niczego wytłumaczyć. Powiedział jedynie, że zawsze mniej więcej o tej porze udaje się do domu. Policjant i ja byliśmy zgodni co do tego, że najlepiej byłoby schwytać tę kobietę, nim zdoła pozbyć się dokumentów, zakładając, że to ona je zabrała. Do tego czasu powiadomiliśmy już Scotland Yard. Natychmiast zjawił się detektyw Forbes, który niezwykle energicznie przejął śledztwo. Wynajęliśmy dorożkę i w ciągu pół godziny znaleźliśmy się pod podanym przez dozorcę adresem. Otworzyła nam młoda kobieta, która, jak się okazało, była najstarszą córką pani Tengi. Jej matka jeszcze nie wróciła. Zaprowadzono nas więc do pokoju gościnnego, byśmy tam poczekali mniej więcej 10 minut później. Rozległo się pukanie do drzwi i tu popełniliśmy poważny błąd, za który się obwiniam. Pozwoliliśmy otworzyć drzwi dziewczynie. Usłyszeliśmy, jak mówi: mamo, w domu czeka dwóch mężczyzn, którzy chcą z tobą rozmawiać. Chwilę później usłyszeliśmy tu pod nóg pani Tengi, gdy rzuciła się do ucieczki korytarzem. Forbes otworzył drzwi i obaj pobiegliśmy do pokoju na tyłach mieszkania, a potem do kuchni. Kobieta już tam była. Patrzyła na nas wyzywająco, ale gdy mnie rozpoznała, na jej twarzy pojawił się wyraz absolutnego osłupienia. Ojej, to przecież pan Phelps z ministerstwa, zawołała. Proszę, proszę, a co pani myślała, gdy próbowała przed nami uciekać? Spytał mój towarzysz. Myślałam, że jesteście handlarzami, powiedziała. Mieliśmy problemy z pewnym sprzedawcą. Nie wystarczy nam taka wymówka, odparł Forbes. Mamy powody sądzić, że zabrała pani z Ministerstwa Spraw Zagranicznych bardzo ważny dokument i przybiegła pani tutaj, aby się go pozbyć. Uda się pani teraz z nami do Scotland Yardu, gdzie zostanie przeszukana. Na próżno opierała się i protestowała. Sprowadzono powóz i pojechaliśmy nim w trójkę. Wcześniej przeszukaliśmy jeszcze kuchnię, zwłaszcza palenisko, by przekonać się, czy nie zdążyła pozbyć się dokumentów przez tę krótką chwilę, kiedy była tam sama. Nie odkryliśmy jednak żadnych śladów popiołu czy strzępów papieru. Gdy dojechaliśmy do Scotland Yardu, natychmiast oddano ją w ręce kobiety, która miała ją przeszukać. Czekałem udręczony w napięciu, aż wróci i zda nam raport. Nie znalazła jednak żadnych dokumentów. Wtedy właśnie po raz pierwszy dotarło do mnie w pełni, w jak przerażającej sytuacji się znalazłem. Do tej pory działałem i to zajęcie nie pozwoliło mi na zastanawianie się nad skutkami całego wydarzenia. Tak bardzo byłem pewien, że zaraz odzyskam traktat, iż nie ośmieliłem się nawet myśleć o tym, jakie byłyby konsekwencje, gdyby mi się to nie udało. Teraz jednak nie mogłem liczyć już na nic, więc czekając bezczynnie, uświadomiłem sobie moją sytuację. Była straszna. Watson mógłby panu potwierdzić, że w czasach szkolnych byłem dość wrażliwym, nerwowym chłopakiem. Taką już mam naturę. Pomyślałem o moim wuju i jego kolegach z rządu, o wstydzie, jaki sprowadziłem na niego, na siebie i wszystkich tych, z którymi byłem związany. I cóż z tego, że padłem ofiarą niebywałego przypadku. Tam, gdzie w grę wchodzi dyplomacja, na przypadki nie ma miejsca. Moja kariera była skończona, haniebnie, beznadziejnie zrujnowana. Nie wiedziałem, co czynię. Przypuszczam, że musiałem wtedy zrobić jakąś scenę. Przypominam sobie, jak przez mgłę urzędników stłoczonych wokół i usiłujących mnie pocieszać. Jeden z nich pojechał ze mną na Waterloo i wsadził do pociągu jadącego do Woking. Sądzę, że towarzyszyłby mi aż do samego domu, gdyby nie to, że doktor Ferrier, który mieszka w sąsiedztwie, jechał tym samym pociągiem. Doktor troskliwie się mną zaopiekował. Już na stacji miałem pierwszy atak i zanim dojechaliśmy do domu, zdążyłem się praktycznie zamienić w majaczącego szaleńca.
Wyobraża pan sobie pewnie, co tu się działo, gdy domownicy, których zaalarmował doktor, zobaczyli mnie w takim stanie. Biedna Annie, moja matka, były zrozpaczone. Doktor Ferrier przekazał im w ogólnych zarysach, co się wydarzyło, a czego dowiedział się od detektywa na stacji. Ale jego opowieść wcale nie poprawiła sytuacji. Dla wszystkich było jasne, że poważnie zachorowałem, tak więc Joseph musiał opuścić swoją wygodną sypialnię, którą zamieniono na pokój dla mnie. I tak tu leżę, panie Holmes, od ponad 9 tygodni, nieświadomy, majaczący z zapaleniem mózgu. Gdyby nie panna Harrison i opieka doktora, nie mógłbym dziś z panem rozmawiać. A nie pielęgnowała mnie w dzień. Wynajęła też pielęgniarkę, która opiekowała się mną w nocy, bo w tych moich napadach szaleństwa byłem zdolny do wszystkiego. Powoli zaczęło rozjaśniać mi się w głowie, jednak pamięć wróciła dopiero w ostatnich 3 dniach. Czasami żałuję, że w ogóle ją odzyskałem. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było wysłanie telegramu do pana Forbes, prowadzącego tę sprawę. Skontaktował się ze mną i zapewnił, że choć zrobiono wszystko, co możliwe, nie znaleziono żadnego tropu. Dozorcę i jego żonę wielokrotnie przesłuchiwano na wszelkie możliwe sposoby. Nie rzuciło to jednak żadnego światła na sprawę. Następnie podejrzenia policji padły na młodego Gerata, który, jak pan zapewne pamięta, pracował tamtego wieczora dłużej. To, że został w biurze po godzinach oraz jego francuskie nazwisko były w rzeczywistości jedynymi kwestiami mogącymi budzić wobec niego jakiekolwiek podejrzenia. Pozostaje jednak faktem, iż nie rozpocząłem pracy, dopóki nie poszedł do domu i choć jego rodzina to hugenoci, to pod względem tradycji czy poglądów są takimi samymi Anglikami jak pan czy ja. Nie odkryto niczego, co by w jakikolwiek sposób obciążyło go, więc sprawę zarzucono. Zwracam się do pana, panie Holmes, bo jest pan dla mnie ostatnią nadzieją. Jeśli pan mnie zawiedzie, na zawsze stracę honor i pozycję. Zmęczony tą długą opowieścią, chory opadł na poduszki, a jego opiekunka nalała mu do szklanki jakiegoś leku pobudzającego. Holmes siedział w milczeniu z odchyloną do tyłu głową, z przymkniętymi oczyma w pozycji, która komuś obcemu mogłaby się wydać apatyczna. Ja jednak wiedziałem, iż oznacza to, że pogrążył się w wyjątkowo intensywnym rozmyślaniu. Pana opowieść była tak szczegółowa, odezwał się wreszcie, że pozostaje bardzo niewiele pytań, jakie powinienem zadać. Jedno z nich ma jednak ogromne znaczenie. Czy mówił pan komuś, że ma wypełnić to szczególne zadanie? Nikomu. A na przykład obecnej tu pannie Harrison? Nie. Nie byłem w Woking od chwili otrzymania tego zadania do rozpoczęcia jego wykonywania. I nikt z pańskiej rodziny przypadkiem pana nie odwiedził? Nie. Czy ktokolwiek z nich znał układ pomieszczeń biura? O tak. Pokazywałem je wszystkim. Oczywiście, jeśli nikomu pan nie wspominał o tym traktacie, te pytania nic tu nie wnoszą. Nikomu niczego nie powiedziałem. Wie pan coś na temat tego dozorcy? Nic poza tym, że jest emerytowanym żołnierzem. Z którego pułku? Coś o tym słyszałem. Kaltstrim. Gorz. Dziękuję. Bez wątpienia dalsze szczegóły uzyskam od pana Forbes. Policja jest świetna w gromadzeniu faktów, jednak nie zawsze wie, jak później te fakty wykorzystać. Cóż, za przepiękna róża. Minął kanapę, podszedł do otwartego okna, wziął do ręki opadającą gałązkę róży stulistnej. Przez chwilę przyglądał się delikatnemu połączeniu szkarłatu i zieleni. Dla mnie było to zupełną nowością, nigdy bowiem wcześniej nie zauważyłem, by wykazywał jakiekolwiek zainteresowanie przyrodą. Dedukcja w niczym nie jest tak niezbędna, jak w religii, powiedział, opierając się plecami o okiennicę. Człowiek posługujący się logicznym myśleniem może ją zaprezentować podobnie jak naukę ścisłą. Wydaje mi się, że nasza największa pewność co do dobroci, opatrzności opiera się na kwiatach. Pozostałe rzeczy, nasze zdolności pragnienia, nasze pożywienie jest konieczne dla naszego istnienia, ale ta róża jest czymś więcej. Jej zapach i kolor są ozdobą życia, nie zaś jej warunkiem. Tylko prawdziwa dobroć potrafi dawać coś więcej, tak więc jeszcze raz powiem, że możemy liczyć na wiele ze strony kwiatów. Percy Phelps i jego opiekunka patrzyli na Holmesa podczas tego wywodu
zaskoczeniem, a na ich twarzach było wypisane ogromne rozczarowanie. Holmes zaś pogrążył się w zadumie, trzymając róże między palcami. Upłynęło kilka minut, nim młoda kobieta przerwała milczenie. Widzi pan jakieś szanse rozwiązania tej zagadki, panie Holmes? Spytała nieco szorstkim tonem. Ach tak, zagadka, odparł, otrząsając się z zadumy i powracając do rzeczywistości. Cóż, absurdem byłoby zaprzeczać, że sprawa jest zawiła i skomplikowana. Mogę jednak obiecać, że się tym zajmę i powiadomię państwa o wszelkich rezultatach, które wydadzą mi się istotne. Dostrzega pan jakiś trop? Dostarczyliście mi państwo 7, ale naturalnie muszę je sprawdzić, nim będę mógł stwierdzić, czy są one czegoś warte. Podejrzewa pan kogoś? Podejrzewam siebie. Co takiego? O to, że zbyt szybko wyciągam wnioski. W takim razie proszę się udać do Londynu i je sprawdzić. Udziela mi pani doskonałej rady, panno Harrison, odparł Holmes, wstając. Sądzę, Watsonie, że nic lepszego nie możemy zrobić. Niech pan sobie nie pozwala na złudne nadzieje, panie Phelps. To bardzo powikłana sprawa. Będę z niecierpliwością czekał na nasze następne spotkanie z panem, wykrzyknął dyplomata. Jutro przyjadę tym samym pociągiem, choć jest bardziej prawdopodobne, że mój raport nie będzie zbyt zachęcający. Niech pana Bóg błogosławi za to, że obiecuje pan tu wrócić, zawołał nasz klient. Teraz, gdy wiem, że coś w tej sprawie zaczęło się dziać, wstępuje we mnie nowe życie, a nawiasem mówiąc, otworzyłem list od lorda Holdressa. Ha! I co było w tym liście? Ton był chłodny, ale nieostry. Ośmielę się stwierdzić, że powstrzymywała go przed tym moja ciężka choroba. Powtórzył, że jest to sprawa ogromnej wagi i dodał, że nie zostaną podjęte żadne kroki dotyczące mojej przyszłości. Chodzi oczywiście o moje zwolnienie, dopóki nie powrócę do zdrowia i nie będę miał szansy naprawienia szkody, jaką wyrządziłem. Cóż, to rozsądne i taktowne, rzekł Holmes. Chodź, Watsonie, czeka nas dziś pracowity dzień w mieście. Pan Joseph Harrison odwiózł mojego przyjaciela i mnie na stację i wkrótce mknęliśmy pociągiem jadącym do portu. Holmes pogrążył się głęboko w rozmyślaniach i prawie się nie odzywał, póki nie minęliśmy Clapham Junction. Bardzo przyjemnie wraca się do Londynu którąś z tych linii biegnących nad ziemią, skąd można spojrzeć w dół na wszystkie te domy, tak jak teraz. Pomyślałem, że żartuje, bo widok był dość obskurny. Wkrótce jednak wyjaśnił mi, co miał na myśli. Spójrz na te wielkie, odizolowane skupiska budynków, wznoszące się niczym ceglane wyspy nad ołowianym morzem. To szkoły z internatem. Latarnie, mój drogi, światła przyszłości, kapsułki z setkami małych, jasnych nasionek, każdej z których wyrośnie mądra, lepsza Anglia przyszłości. Przypuszczam, że ten Phelps nie pije, nie sądzę. Ja też nie. Musimy jednak wziąć pod uwagę każdą możliwość. Ten biedak z pewnością wpadł po uszy w problemy i pozostaje tylko pytanie, czy uda nam się kiedykolwiek wyprowadzić go na bezpieczny grunt. Jakie wrażenie zrobiła na tobie panna Harrison? To dziewczyna z silnym charakterem. Tak, ale o ile się nie mylę, ma dobre usposobienie. Ona i jej brat są jedynymi dziećmi właściciela huty stali gdzieś w okolicach Northumberland. Pan Phelps zaręczył się z nią podczas podróży ubiegłej zimy i zaproszono ją, by zamieszkała ze swoim bratem urodziny narzeczonego. Potem nadszedł ten cios i panna Harrison pozostała, by opiekować się swoim ukochanym. Podczas gdy jej brat Joseph, który uznał, że mieszka mu się tam miło i przytulnie, również postanowił zostać. Jak widzisz, dowiedziałem się kilku rzeczy na własną rękę. Jednak dzisiejszy dzień musi być dniem dochodzenia. Moja praktyka, zacząłem. Och, jeśli uważasz, że twoje przypadki są ciekawsze niż moje, odrzekł nieco szorstko Holmes. Chciałem właśnie powiedzieć, że moja praktyka nie dozna uszczerbku przez dzień czy dwa, bo teraz jest okres największego zastoju w ciągu całego roku. Doskonale, powiedział błyskawicznie, uzyskując dobry humor. Zgłębimy więc tę sprawę razem. Sądzę, że powinniśmy zacząć od spotkania z Forbesem. Prawdopodobnie będzie w stanie podać nam wszystkie niezbędne szczegóły. My zaś dzięki temu dowiemy się, od której strony trzeba podejść do tej sprawy. Wspominałeś, że masz jakiś trop. Owszem, mam
Ich kilka, jednak tylko prowadząc dalsze śledztwo możemy sprawdzić, ile są warte. Najtrudniejszym do wykrycia przestępstwem jest takie, które nie ma żadnego motywu. To, z którym mamy teraz do czynienia, ma motyw. Kto może na tym skorzystać? Francuski ambasador, rosyjski ambasador, wszyscy, którzy mogą sprzedać ten dokument któremuś z nich, no i jeszcze Lord Holdres. Lord Holdres? Cóż, jeśli możliwe, że mąż stanu znalazł się w sytuacji, w której byłoby mu na rękę, gdyby taki dokument przypadkowo uległ zniszczeniu. Ale chyba nie mąż stanu z tak zaszczytnymi osiągnięciami jak Lord Holdres. Istnieje taka możliwość i nie możemy sobie pozwolić na to, by ją zignorować. Dziś zresztą spotkamy się z Lordem i przekonamy się, co nam powie. A tymczasem rozpocząłem już dochodzenie. Już? Tak. Ze stacji w Woking wysłałem telegramy do wszystkich wieczornych gazet w Londynie. W każdej z nich pojawi się to ogłoszenie. Podał mi kartkę wyrwaną z notatnika, na której nabazgrano ołówkiem. 10 funtów nagrody za podanie numeru dorożki, z której wysiadł mężczyzna przy samych drzwiach lub w pobliżu wejścia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Charles Street za kwadrans 10 wieczorem 23 maja. Proszę się zgłaszać na Baker Street pod numerem 221B. Jesteś pewien, że złodziej przyjechał dorożką? Jeśli pan Phelps miał rację, mówiąc, że ani w pokoju, ani na korytarzach nie ma żadnej kryjówki, to znaczy, że ten człowiek musiał przyjść z zewnątrz. Skoro przybył z zewnątrz w deszczową noc i nie zostawił żadnych mokrych śladów na linoleum, które badano kilka minut po tym, gdy on przeszedł, to jest nadzwyczaj prawdopodobne, że przyjechał dorożką. Tak, sądzę, że możemy spokojnie wydedukować, iż właśnie tak mogło być. Brzmi przekonująco. To jeden z tropów, o których mówiłem. Może nas to dokądś doprowadzi. No i oczywiście jeszcze ten dzwonek, który jest charakterystycznym ogniwem całej sprawy. Po co ktoś miałby dzwonić? Czyżby ten złodziej miał ochotę na jakiś braworowy popis? A może ktoś, kto był razem ze złodziejem, zrobił to, żeby zapobiec przestępstwu? A może to był przypadek, a może i znów zamilkł, popatrzy w ten stan intensywnego zamyślenia, z którego na chwilę tylko się wynurzył. Jednak mnie, przyzwyczajonemu do wszystkich jego nastrojów, wydawało się, że nagle przyszła mu do głowy jakaś zupełnie nowa możliwość. Dojechaliśmy do końcowej stacji 20:20 po trzeciej i po szybkim lunchu w bufecie udaliśmy się prosto do Scotland Yardu. Holmes wysłał telegram do Forbesa już wcześniej i gdy przyszliśmy, detektyw już czekał na nas. Był to niski człowiek o lisim wyglądzie i bystrych, lecz prawdę mówiąc niezbyt życzliwych rysach twarzy. Zachowywał się chłodno, zwłaszcza gdy usłyszał, w jakiej sprawie przyszliśmy. Słyszeliśmy już wcześniej o pańskich metodach, panie Holmes, powiedział zgryźliwie. Zawsze jest pan gotów wykorzystać wszystkie informacje, jakie daje panu do dyspozycji policja, a potem próbuje pan sam rozwiązać sprawę, dyskredytując naszych detektywów. Wręcz przeciwnie, odparł Holmes. Spośród ostatnich 53 spraw, które prowadziłem, moje nazwisko pojawiło się publicznie tylko w związku z 4. Natomiast policji przypisano wszystkie zasługi za rozwiązanie 49. Nie winię pana za to, że pan tego nie wie, bo jest pan młody i niedoświadczony. Jeśli jednak chce pan dobrze wypełniać swoje obowiązki, będzie pan pracował ze mną, a nie przeciwko mnie. Bardzo bym się ucieszył, gdybym usłyszał jakąś dobrą nowinę, rzekł detektyw, zmieniając ton, bo z całą pewnością za uczestniczenie w wyjaśnieniu tej sprawy nie przypisano mi do tej pory żadnych zasług. Jakie kroki pan podjął? Śledziliśmy Tenga, tego dozorcę. Wygląda na to, że służba Guards dobrze ukształtowała jego charakter i nic nie możemy na niego znaleźć. Przypuszczam jednak, że jego żona nie mówi wszystkiego, a mam wrażenie, że wie na ten temat więcej, niż mogłoby się wydawać. Śledziliście ją? Nasłaliśmy na nią jedną z naszych kobiet. Pani Tengi lubi wypić i nasza agentka przysiadła się do niej ze 2 razy, gdy już sobie trochę wypiła. Ale niczego nie udało się z niej wyciągnąć. W domu nachodzili ich jacyś handlarze? Tak, ale już im zapłacili. Skąd wzięli pieniądze?
To akurat można wytłumaczyć, jej mąż dostał wypłatę. Nic nie świadczy o tym, że nagle zaczęło im się lepiej powodzić. Jak wyjaśniła to, że była na górze, gdy pan Phelps dzwonił, aby poprosić o kawę, powiedziała, że jej mąż był bardzo zmęczony i chciała mu jakoś pomóc. Cóż, to by się zgadzało. Niedługo potem pan Phelps zastał go śpiącego na krześle. Raczej nie ma na nich nic, ale ten jej pośpiech. Pytał ją pan, dlaczego tej nocy tak jej się spieszyło. Właśnie ten pośpiech zwrócił na nią uwagę konstabla. Wyszła później niż zazwyczaj i chciała jak najszybciej wrócić do domu. Jak tłumaczyła fakt, że pan razem z panem Phelpsem wyszliście z budynku co najmniej 20 minut po niej, a dotarliście na miejsce przed nią, wyjaśniła, że jechała autobusem, podczas gdy my wynajęliśmy dorożkę. Czy pani Tengi wytłumaczyła, dlaczego po powrocie pobiegła do kuchni? Trzymała tam pieniądze dla tych handlarzy. Przynajmniej ma na wszystko odpowiedź. Zapytał ją pan, czy kiedy wychodziła, widziała kogoś kręcącego się po Charles Street? Nie widziała nikogo prócz konstabla. Cóż, wygląda na to, że wziął ją pan w krzyżowy ogień pytań. Co jeszcze pan zrobił w tej sprawie? Przez te całe 9 tygodni śledziliśmy urzędnika Gerard bez żadnych rezultatów. Nie znaleźliśmy niczego, co by go obciążało. Coś jeszcze? Na niczym więcej nie mogliśmy się oprzeć. Nie było już żadnych dowodów. A ma pan jakąś teorię na temat tego, dlaczego zadzwonił dzwonek? Muszę przyznać, że to mnie przerasta. Ktokolwiek to był, musiał być bardzo pewny tego, że zdołał uciec, skoro w ten sposób wszczął alarm. Tak, to, co zrobił, było dziwne. Bardzo panu dziękuję za to, co mi pan powiedział. Jeśli będę w stanie oddać tego człowieka w pańskie ręce, dam panu znać. Chodźmy, Watsonie. Dokąd teraz idziemy? Spytałem, gdy opuściliśmy komisariat. Idziemy porozmawiać z lordem Holdresem, ministrem obecnego rządu i przyszłym premierem Anglii. Na szczęście udało nam się jeszcze zastać lorda Holdresa w jego gabinecie przy Downing Street, gdy Holmes przesłał mi wizytówkę, natychmiast zostaliśmy do niego wprowadzeni. Mąż stanu przyjął nas z tą tradycyjną uprzejmością, która tak go wyróżniała, i wskazał nam dwa okazałe fotele po obu stronach kominka. Stał przed nami na dywaniku. Jego szczupła, wysoka sylwetka, wyraziste rysy, zadumana twarz i kręcone włosy, przedwcześnie przyprószone siwizną, wydawały się atrybutami tych rzadko spotykanych arystokratów, których rzeczywiście cechuje szlachetność. Pańskie nazwisko jest mi dobrze znane, panie Holmes, rzekł z uśmiechem. I oczywiście nie zamierzam udawać, iż nie jest mi znany cel pańskiej wizyty. W biurze wydarzyła się tylko jedna rzecz, która mogłaby przyciągnąć pańską uwagę. Proszę powiedzieć, w czyim interesie pan działa? Pana Percy Phelps, odparł Holmes. Ach, mój nieszczęsny siostrzeniec, rozumie pan zapewne, iż nasze pokrewieństwo sprawia, że tym bardziej nie mogę go w żaden sposób chronić. Obawiam się, że ten incydent będzie miał bardzo niekorzystny wpływ na jego karierę. A gdyby odnaleziono dokument, wtedy oczywiście byłaby to zupełnie inna sprawa. Mam kilka pytań, które pragnąłbym panu zadać, lordzie Holdres. Z chęcią udzielę panu wszelkich informacji, jakie tylko posiadam. Czy to w tym pokoju udzielał pan instrukcji dotyczących przepisywania dokumentu? Tak. A więc można raczej wykluczyć, że ktoś pana podsłuchiwał. To nie wchodzi w rachubę. Czy wspominał pan kiedyś komukolwiek, że zamierza przekazać ten traktat do przepisania? Nie, nigdy. Jest pan tego pewien? Całkowicie. Cóż, skoro nigdy pan o tym nie wspominał i nie wspominał o tym również pan Phelps, a nikt poza wami nie wiedział o tej sprawie, oznacza to, że obecność złodzieja w pokoju pana Phelpsa była czystym zbiegiem okoliczności. Zobaczył swoją szansę i z niej skorzystał. Mąż stanu uśmiechnął się. To już nie jest moją dziedziną, powiedział. Holmes zastanawiał się przez chwilę. Jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, którą pragnę z panem omówić, powiedział. Jak rozumiem, obawiał się pan, że gdyby szczegóły tego traktatu zostały ujawnione, mogłoby to mieć bardzo poważne konsekwencje. Po wyrazistej twarzy ministra przebiegł cień. W istocie bardzo poważne. I czy takie konsekwencje już miały miejsce? Jeszcze nie. Czy
Czy gdyby ten traktat trafił, powiedzmy, do francuskiego czy rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, spodziewałby się pan, że się o tym dowie? Powinienem, odparł Lord Holdres z grymasem na twarzy, ponieważ upłynęło już niemal 10 tygodni i jak do tej pory nic na ten temat nie słychać, słuszne wydaje się założenie, że traktat ten z jakichś powodów jednak do nich nie dotarł. Lord Holdres wzruszył ramionami. Chyba nie możemy oczekiwać, panie Holmes, że ten człowiek zabrał traktat, by oprawić go sobie w ramki i powiesić na ścianie. Być może czeka na lepszą cenę. Jeśli poczeka jeszcze trochę, w ogóle nic nie dostanie. Za kilka miesięcy traktat przestanie być tajny. To niezmiernie ważne, rzekł Holmes. Oczywiście można również dopuścić możliwość, że gdyby złodziej nagle zapadł na jakąś chorobę, taką jak na przykład zapalenie mózgu? Spytał mąż stanu, rzucając mu szybkie spojrzenie. Ja tego nie powiedziałam, rzekł Holmes z niewzruszonym spokojem. A teraz, lordzie Holdres, sądzę, że zajęliśmy już panu zbyt wiele cennego czasu, tak więc chcielibyśmy życzyć panu dobrego dnia. Życzę panu wszelkich sukcesów w tym śledztwie, niezależnie od tego, kim okaże się przestępca. Odparł arystokrata, kłaniając się nam przy drzwiach. To niezwykły człowiek, rzekł Holmes, gdy wyszliśmy na Whitehall. Robi wszystko, aby utrzymać swoje stanowisko. Nie jest bynajmniej bogaty i ma wiele potrzeb. Zauważyłeś oczywiście, że wymieniono mu podeszwy butów, a teraz, Watsonie, nie będę cię już dłużej zatrzymywał. Wracaj do wykonywania swojej właściwej pracy. Dziś nie będę już nic robił w naszej sprawie, chyba że ktoś odpowie na moje ogłoszenie związane z dorożką. Byłbym ci jednak niezwykle zobowiązany, gdybyś pojechał ze mną jutro do Woking tym samym pociągiem, co dziś. Następnego ranka spotkałem się z nim tak, jak ustaliliśmy i razem udaliśmy się do Woking. Poinformował mnie, że nikt nie odpowiedział na ogłoszenie i nie wydarzyło się nic, co rzuciłoby nowe światło na sprawę. Kiedy miał na to ochotę, potrafił przybierać kamienny, beznamiętny wyraz twarzy, niczym Indianin, i nie potrafiłem wtedy wyczytać z jego wyglądu, czy był zadowolony z tego, jak sprawy stoją, czy też nie. Pamiętam, mówił o systemie pomiarów Betrin i entuzjastycznie wyrażał swój podziw dla tego francuskiego erudyty. Nasz klient nadal był otoczony troskliwą opieką jego oddanej opiekunki. Wyglądał jednak znacznie lepiej niż wczoraj. Gdy weszliśmy, bez trudu wstał z sofy i przywitał się z nami. Jakieś wieści? Spytał skwapliwie. Mój raport jest, tak jak się obawiałem, negatywny, rzekł Holmes. Widziałem się z Forbesem i rozmawiałem z pańskim wujem. Zacząłem badać kilka tropów, które mogą do czegoś doprowadzić, a więc nie zniechęcił się pan, bynajmniej. Niech pana Bóg błogosławi za te słowa. Zawołała panna Harrison. Jeśli zachowamy odwagę i cierpliwość, prawda musi wyjść na światło dzienne. Mamy panu więcej do powiedzenia niż pan nam, rzekł Phelps, ponownie siadając na sofie. Miałem nadzieję, że tak się właśnie stanie. Ostatniej nocy przeżyliśmy pewną przygodę i fakt ten może mieć duże znaczenie. Gdy to mówił, jego twarz spoważniała, w oczach pojawiło się coś, co bardzo przypominało lęk. Wie pan, ciągnął dalej, zaczynam wierzyć, iż jestem nieświadomym przedmiotem jakiegoś monstrualnego spisku, który godzi nie tylko w moje życie, lecz również mój honor. Aha, zawołał Holmes, brzmi to może niewiarygodnie, bo o ile wiem, nie mam wrogów na tym świecie. Jednak po doświadczeniach z ostatniej nocy nie mogę wyciągnąć innych wniosków. Proszę mi o tym opowiedzieć. Muszę panu wyznać, że ubiegłej nocy po raz pierwszy spałem w pokoju sam. Czułem się już dużo lepiej, więc doszedłem do wniosku, że się obejdę bez pielęgniarki. Świeciła się lampka nocna. Około 2 w nocy zapadłem w lekki sen, gdy nagle obudził mnie jakiś cichy dźwięk. To był taki odgłos, jaki wydaje mysz gryząca deskę. Przez jakiś czas leżałem nasłuchując i mając wrażenie, że takie właśnie musi być jego źródło. Później ten odgłos stał się głośniejszy i nagle od strony okna dobiegło ostre, metaliczne kliknięcie. Zdumiony usiadłem. Nie mogło być żadnych wątpliwości, co ten dźwięk mógł oznaczać.
Pierwszy dobiegł wówczas, gdy ktoś wsuwał jakieś narzędzie w szczelinę w ramie okna, natomiast ten drugi był dźwiękiem, który powstaje przy podważaniu zapadki. Potem przez jakieś 10 minut panowała cisza, tak jakby ten człowiek czekał, by się przekonać, czy ten dźwięk mnie obudził. Następnie usłyszałem ciche skrzypienie otwieranego bardzo powoli okna. Nie byłem w stanie dłużej tego znieść, bo moje nerwy nie są już tak mocne jak kiedyś. Wyskoczyłem z łóżka i otworzyłem na oścież okiennicę. Pod oknem czaił się jakiś człowiek. Nie widziałem go wyraźnie, bo znikł niczym błyskawica. Był owinięty w coś, co przypominało pelerynę, która zasłaniała też część jego twarzy. Jestem pewien tylko jednej rzeczy, a mianowicie tego, że miał w ręku jakąś broń. Wyglądało mi to na długi nóż. Gdy się rzucił do ucieczki, wyraźnie ujrzałem błysk ostrza. To niezwykle interesujące, rzekł Holmes. I co pan wtedy zrobił? Powinienem był wyskoczyć przez otwarte okno i go ścigać. Tak właśnie bym postąpił, gdybym czuł się na siłach. Jednak w moim obecnym stanie po prostu chwyciłem za dzwonek i obudziłem wszystkich w domu. Zajęło mi to trochę czasu, bo dzwonek był w kuchni, a wszyscy służący śpią na górze. Zacząłem jednak krzyczeć, a wtedy Joseph szedł na dół i obudził wszystkich pozostałych. Joseph i stajenny znaleźli ślady na rabacie pod oknem, jednak ostatnio było tak sucho, że doszli do wniosku, iż śledzenie ich na trawie to beznadziejna sprawa. Powiedzieli mi jednak, że na drewnianym płocie przy drodze jest miejsce, w którym widnieje ślad, jakby ktoś tamtędy przechodził i nadłamał szczyt barierki. Nie mówiłem o tym jeszcze lokalnej policji, bo pomyślałem, że może będzie lepiej, jeśli zapytam najpierw pana, panie Holmes, co pan sądzi o tym zdarzeniu. Wydawało się, że opowieść naszego klienta wywarła niezwykłe wrażenie na Sherlocku Holmesie. Ogromnie podekscytowany wstał z krzesła i zaczął przemierzać pokój. Nieszczęścia zawsze chodzą parami, rzekł Phelps z uśmiechem, choć było wyraźnie widać, że ta przygoda nieco nim wstrząsnęła. Z pewnością sporo spadło na pańską głowę, rzekł Holmes. Czy zdobędzie się pan na wysiłek, aby przejść się ze mną wokół domu? O tak, bardzo chętnie wyjdę trochę na słońce. Joseph też pójdzie. I ja również, rzekła panna Harrison. Obawiam się, że nie, rzekł Holmes, potrząsając głową. Muszę chyba panią prosić, by została pani dokładnie w tym miejscu, w którym jest pani teraz. Młoda dama ponownie usiadła, wyrażając spojrzeniem swe niezadowolenie. Dołączył do nas za to jej brat i wyruszyliśmy we czwórkę. Obeszliśmy trawnik, podchodząc od zewnętrznej strony do okna pokoju, w którym spał młody dyplomata. Na rabacie były, tak jak wspominał, ślady, lecz beznadziejnie zamazane i niejasne. Holmes na chwilę się nad nimi pochylił, potem wstał, wzruszając ramionami. Nie sądzę, by ktokolwiek był w stanie coś z nich wywnioskować, rzekł. Obejdźmy jednak dom i przekonajmy się, dlaczego ten właśnie pokój został wybrany przez włamywacza. Przypuszczałbym, że większe okna w salonie i jadalni powinny wydawać mu się bardziej atrakcyjne. Są bardziej widoczne od strony drogi, zasugerował nam Joseph Harrison. Oczywiście. A tutaj mamy drzwi, które też mógł spróbować sforsować. Dokąd prowadzą? To boczne wejście dla dostawców, oczywiście w nocy są zamknięte. Czy przydarzyło wam się kiedyś wcześniej coś podobnego? Nigdy, odparł nasz klient. Trzymacie w domu złotą czy srebrną zastawę albo coś, co mogłoby przyciągnąć włamywaczy? Nic wartościowego. Holmes przechadzał się wokół domu, niedbale trzymając ręce w kieszeniach, co według mnie było dla niego czymś niezwykłym. A właśnie, zwrócił się do Josepha Harrisona. Znalazł pan jakieś miejsce, gdzie ten człowiek uszkodził płot? Przyjrzyjmy się temu. Korpulentny młody człowiek poprowadził nas do miejsca, gdzie szczyt jednej z desek był pęknięty. Mały fragment drewna zwisał w dół. Holmes odłupał go i krytycznie mu się przyjrzał. Sądzi pan, że zrobiono to zeszłej nocy? Wygląda na dość stare, nieprawdaż? Cóż, to możliwe. Nie ma żadnych śladów świadczących o tym, że ktoś zeskoczył po drugiej stronie. Nie sądzę, że tutaj nie uzyskamy żadnych wskazówek. Wróćmy do sypialni i przedyskutujemy tę sprawę. Percy Phelps
Szedł bardzo powoli, opierając się na ramieniu swego przyszłego szwagra. Holmes zmierzał natomiast szybkimi krokami przez trawnik. Dotarliśmy do sypialni trochę wcześniej, nim dołączyli do nas Percy i Joseph. Panno Harrison, powiedział Holmes, mówiąc z niezwykłą powagą, musi pani przez cały dzień pozostać tam, gdzie pani jest. Niech pani nie pozwoli, by cokolwiek pani w tym przeszkodziło. To niezwykle ważne. Oczywiście, skoro pan sobie tego życzy, panie Holmes, rzekła zdumiona dziewczyna. Gdy będzie pani kładła się spać, proszę zamknąć drzwi tego pokoju od zewnątrz i wziąć ze sobą klucz. Proszę mi obiecać, że pani to zrobi. Ale Percy pojedzie z nami do Londynu. A ja mam tutaj zostać? To dla jego dobra. Może mu pani naprawdę pomóc szybko. Niech mi to pani obieca. Skinęła głową na znak zgody. Nasi dwaj towarzysze właśnie do nas dotarli. Dlaczego tam siedzisz z taką nieszczęśliwą miną, Ani? Wyjdź tutaj do nas na słońce. Nie, dziękuję, Giuseppe. Trochę boli mnie głowa, a w tym pokoju powietrze jest cudownie chłodne i kojące. Co pan teraz proponuje, panie Holmes? Spytał nasz klient. Cóż, badając każdą pomniejszą kwestię, nie możemy stracić z oczu głównego celu naszego dochodzenia. Niezmiernie by mi pomogło, gdyby udał się pan z nami do Londynu. Teraz? Najszybciej, jak będzie to panu odpowiadało. Powiedzmy za godzinę. Czuję się wystarczająco silny, skoro rzeczywiście mogę się na coś przydać. To wielce prawdopodobne. Być może chciałby pan, żebym został tam dziś na noc? Właśnie miałem to zaproponować. W takim razie, jeśli mój nocny przyjaciel zechce ponownie złożyć mi wizytę, przekona się, że ptaszek wyfrunął. Wszyscy zdajemy się na pana, panie Holmes, i musi nam pan dokładnie opisać, co pan chce, abyśmy robili. Być może wolałby pan, żeby Joseph pojechał z nami, aby się mną opiekować? Och nie. Mój przyjaciel Watson jest lekarzem i z pewnością będzie w stanie się panem zająć. Zjemy tu lunch, jeśli pan pozwoli, a później wszyscy trzej wyruszymy do miasta. I tak właśnie zrobiliśmy, a panna Harrison podała jakąś wymówkę, żeby nie wychodzić z sypialni zgodnie z tym, co sugerował jej Holmes. Nie miałem pojęcia, jaki cel mogą mieć wszystkie te manewry mojego przyjaciela. Może poza tym, że miało to trzymać damę z dala od Phelpsa, który ucieszony poprawą stanu zdrowia i perspektywy działania zjadł z nami lunch. Holmes szykował nam jednak bardziej zdumiewającą niespodziankę, gdy dotarliśmy na stację, wsadził nas do wagonu i ze spokojem oświadczył, że on sam wcale nie zamierza opuszczać Woking. Jest kilka szczegółów, które chciałbym wyjaśnić, zanim stąd wyjadę, powiedział. Pańska nieobecność, panie Phelps, pod pewnymi względami będzie dla mnie raczej pomocna, Watsonie. Kiedy już dojedziecie do Londynu, byłbym ci bardzo zobowiązany, gdybyś udał się natychmiast z naszym przyjacielem na Baker Street i pozostawał z nim tam aż do naszego kolejnego spotkania. Świetnie się składa, że jesteście dawnymi kolegami ze szkoły, bo pewnie musicie mieć mnóstwo rzeczy do omówienia. Pan Phelps może dzisiaj spać w wolnej sypialni, a ja dołączę do was tak, by zdążyć na śniadanie. Mam pociąg o 8, który zawiezie mnie prosto na stację Waterloo. Ale co z naszym śledztwem w Londynie? Spytał z żalem Phelps. Możemy je przeprowadzić jutro. Sądzę jednak, że w tej chwili bardziej przydam się tutaj. Niech pan im powie, Bybrae, że mam nadzieję wrócić jutro wieczorem, zawołał Phelps, gdy pociąg zaczął ruszać z peronu. Nie spodziewam się raczej wracać do Bybrae, odparł Holmes i wesoło pomachał nam ręką, gdy pociąg, nabierając szybkości, zaczął opuszczać stację. Phelps i ja rozmawialiśmy o działaniach Holmesa podczas podróży, jednak żaden z nas nie potrafił wymyślić zadowalającego uzasadnienia tego nowego obrotu spraw. Przypuszczam, że chce znaleźć jakiś trop związany z włamaniem ubiegłej nocy. O ile faktycznie to było włamanie. Jeśli o mnie chodzi, to nie wierzę, żeby to był jakiś zwykły złodziej. A co właściwie ty o tym sądzisz? Daję słowo, możesz to rzucić na karb moich nerwów, ale jestem przekonany, że wokół mnie rozgrywa się jakaś poważna intryga polityczna i z jakiegoś powodu, którego nie potrafię pojąć, celem tych spiskowców jest odebranie mi życia. W
Brzmi to górnolotnie i absurdalnie, ale popatrz na fakty. Czemu jakiś złodziej miałby się włamywać przez okno w sypialni, w której nie mógł liczyć na żadne łupy? I czemu miałby przychodzić z długim nożem w ręce? Jestem pewien, że nie miał w ręce łomu. Jesteś pewien, że nie miał w ręce łomu? Och nie, to na pewno był nóż. Dość wyraźnie widziałem błysk ostrza. A dlaczego ktoś chciałby cię zabić? Oto właśnie jest pytanie. Cóż, jeśli Holmes patrzy na to podobnie, to by wyjaśniało jego postępowanie, prawda? Załóżmy, że twoja teoria jest słuszna. Jeśli uda mu się dostać w swoje ręce człowieka, który zeszłej nocy zagroził twemu życiu, będzie blisko poznania prawdy o tym, kto ukradł ten traktat morski. Absurdalnym byłoby zakładać, że masz dwóch wrogów, z których jeden cię okrada, a drugi dybie na twoje życie. Ale Holmes powiedział, że nie wraca do Bybrae. Znam go już trochę, odrzekłem, ale jak do tej pory jeszcze się nie zdarzyło, by zrobił coś, nie mając ku temu uzasadnionych powodów. Potem nasza rozmowa zeszła na inne tematy. Był to jednak męczący dla mnie dzień. Phelps wciąż był słaby po długiej chorobie, a nieszczęście, jakie na niego spadło, sprawiło, że stał się płaczliwy i dość nerwowy. Na próżno próbowałem go zainteresować Afganistanem, Indiami, problemami społecznymi lub czymkolwiek, co mogłoby oderwać jego myśli od własnych problemów. Ciągle powracał do zaginionego traktatu, zastanawiał się, zgadywał, spekulował, co robi Holmes, jakie kroki podejmie Lord Holdres i jakież to wieści usłyszymy jutro rano. Wieczorem to jego podekscytowanie stało się dosyć uciążliwe. Wierzysz bezgranicznie w zdolności Holmesa? Spytał. Widziałem, jak robił naprawdę niezwykłe rzeczy, ale chyba nigdy nie udało mu się wyjaśnić sprawy tak zawiłej jak ta. Wręcz przeciwnie. Widziałem, jak rozwiązuje problemy, w których było znacznie mniej przesłanek niż teraz. Ale chyba nie były to sprawy, które dotyczyły aż tak znaczących zagadnień. Tego nie wiem, ale z pewnością działał w imieniu trzech europejskich domów panujących. Ale ty go dobrze znasz, Watsonie. Jest tak enigmatycznym człowiekiem, że nigdy do końca nie wiem, co o nim myśleć. Sądzisz, że jest jakaś nadzieja i że uda mu się tę sprawę rozwiązać? Nic mi nie mówił. To zły znak. Wręcz przeciwnie. Zauważyłem, że gdy traci trop, z reguły o tym mówi. Wtedy natomiast, gdy podąża jakimś śladem i nie jest jeszcze do końca pewien, czy jest on właściwy, staje się małomówny. A teraz posłuchaj, drogi przyjacielu. Nie poprawimy w żaden sposób sytuacji, denerwując się i w kółko o niej rozmawiając, a więc bardzo cię proszę, idź już do łóżka, abyś jutro był świeży i wypoczęty, żeby stawić czoło temu, co być może nas czeka. W końcu udało mi się namówić mojego towarzysza, by zastosował się do tej rady, ale był tak pobudzony, że nie miał zbyt wielkich szans na szybkie zaśnięcie. Jego nastrój okazał się natomiast zaraźliwy, bo przez pół nocy sam przewracałem się z boku na bok, dumając nad tym dziwnym problemem i wymyślając setki teorii, z których każda była jeszcze bardziej nieprawdopodobna niż poprzednia. Czemu Holmes pozostał w Woking? Dlaczego prosił pannę Harrison, by przez cały dzień nie wychodziła z pokoju, w którym wcześniej leżał chory? Dlaczego tak bardzo uważał, by nie zdradzić rodzinie z Bybrae, iż zamierza pozostać w okolicy? Łamałem sobie głowę, aż wreszcie, próbując znaleźć jakieś wyjaśnienia tłumaczące wszystkie te fakty, zasnąłem. Obudziłem się o 7 i natychmiast poszedłem do pokoju Phelpsa, aby się przekonać, że jest wymizerowany i zmęczony po bezsennej nocy. Jego pierwszym pytaniem było, czy Holmes już przyjechał. Będzie tu tak, jak obiecał, powiedziałem. Ani chwili wcześniej, ani chwili później. Moje słowa się sprawdziły, ponieważ wkrótce po 8 przed naszymi drzwiami zatrzymała się dorożka i wysiadł z niej mój przyjaciel. Stojąc w oknie, spostrzegliśmy, że jego lewa dłoń jest owinięta bandażem, a twarz jest bardzo ponura i blada. Wszedł do domu, lecz minęło trochę czasu, nim przyszedł na górę. Wydaje się, że ktoś go pobił, zawołał Phelps. Musiałem przyznać mu rację. Wygląda na to, powiedziałem, że prawdopodobnie trop, który doprowadzi nas do rozwiązania tej sprawy, kryje się gdzieś tutaj w mieście. Phelps jęknął. Nie wiem, jak jest, powiedział,
ale tak wiele sobie obiecywałem po jego powrocie, jednak wczoraj jego dłoń na pewno nie była bandażowana. O co tu chodzi? Czy jesteś ranny, Sherlocku? Spytałem, gdy mój przyjaciel wszedł do pokoju. To tylko draśnięcie i to z własnej winy, odparł, kiwając nad głową. Na dzień dobry. Ta pańska sprawa, panie Phelps, jest z pewnością jedną z najbardziej zawiłych, jakie kiedykolwiek próbowałem rozwiązać. Obawiałem się, że dojdzie pan do wniosku, iż przekracza ona pańskie możliwości. To było absolutnie niezwykłe doświadczenie. Ten bandaż świadczy o tym, że przeżyłeś jakieś przygody, powiedziałem. Nie opowiesz nam, co się wydarzyło? Po śniadaniu, mój drogi Watsonie, pamiętaj, że jeszcze dziś rano oddychałem powietrzem 30 mil od Siri. Jak przypuszczam, nie było żadnej odpowiedzi na moje ogłoszenie o dorożkarzu. No cóż, nie możemy oczekiwać, że każde nasze posunięcie okaże się trafne. Stół był już nakryty i właśnie, gdy miałem sięgnąć po dzwonek, weszła pani Hudson z herbatą i kawą. Chwilę później przyniosła 3 półmiski z przykrywkami i wszyscy zasiedliśmy do stołu. Holmes z wilczym apetytem, ja zaciekawiony, a Phelps w czarnym nastroju. Ho, ho, pani Hudson stanęła dziś na wysokości zadania, rzekł Holmes, zdejmując przykrywkę, pod którą znalazł kurczaka z kary. Jej inwencja kulinarna jest co prawda nieco ograniczona, lecz jako Szkotka ma doskonałe pojęcie o tym, jak powinno wyglądać porządne śniadanie. A ty co tam masz, Watsonie? Jajka na szynce, odparłem. Świetnie. A czym pan się poczęstuje, panie Phelps? Drobiem z kary czy jajkami? Sam pan sobie nałoży? Dziękuję, nie jestem w stanie nic przełknąć, rzekł Phelps. Och, niechże pan da spokój. Proszę spróbować tego dania, które stoi przed panem. Dziękuję bardzo, ale wolałbym nie. No cóż, rzekł Holmes z szelmowskim błyskiem w oku. W takim razie nie ma pan pewnie nic przeciwko temu, żeby się ze mną podzielić. Mogę prosić? Phelps uniósł przykrywkę i w tej samej chwili z jego gardła wyrwał się krzyk. Siedział tak, wpatrując się w to, co zobaczył, z twarzą równie białą jak talerz stojący przed nim na stole. Po środku półmiska leżała niewielka tuba z niebiesko-szarego papieru. Schwycił ją, pożerając oczami, i puścił się w pląsy po całym pokoju. Przyciskał tubę do piersi i krzyczał dziko z radości. W końcu bezwładnie osunął się na fotel, tak wyczerpany swymi emocjami, że musieliśmy wlać mu do gardła trochę brandy, żeby nie zemdlał. No już, już, powiedział uspokajająco Holmes, klepiąc go po ramieniu. To nieładnie z mojej strony, że tak pana zaskoczyłem, ale nie potrafię się oprzeć pokusie prowadzenia odrobiny dramatyzmu. Watson to potwierdzi. Phelps chwycił rękę mojego przyjaciela i pocałował ją. Niech pana Bóg błogosławi, zawołał. Ocalił pan mój honor. Cóż, gra toczyła się również o mój honor, rozumie pan, rzekł Holmes. Zapewniam pana, że podobnie jak panu trudno jest znieść niewypełnienie powierzonego mu zadania, tak mnie jest ciężko pogodzić się z porażką. Phelps wepchnął cenny dokument w najgłębszą wewnętrzną kieszeń swojej kamizelki. Nie mam serca przeszkadzać panu spożywać śniadanie, lecz umieram z ciekawości, aby się dowiedzieć, jak go pan odnalazł i gdzie on był. Sherlock Holmes wypił łyk kawy i poświęcił całą uwagę jajkom na szynce. Potem wstał z krzesła, zapalił fajkę i rozsiadł się wygodnie w swoim fotelu. Opowiem panu, jakie kroki poczyniłem i co mi się udało ustalić, odparł. Po tym, jak zostawiłem was na stacji, wybrałem się na cudowny spacer, podziwiając wspaniałe krajobrazy Siri. Dotarłem do uroczej małej wioski Ripley, gdzie wypiłem herbatę w gospodzie, a następnie napełniłem flaszeczkę i włożyłem do kieszeni kilka kanapek. Pozostałem tam aż do wieczora, a potem wyruszyłem do Woking i tuż po zachodzie słońca znalazłem się na głównej drodze przy Bybrae. Czekałem, aż droga opustoszeje, choć jak sądzę, nigdy nie ma na niej zbyt wielkiego ruchu. Następnie przeszedłem przez ogrodzenie otaczające teren wokół domu. Ależ brama na pewno była otwarta, zawołał Phelps. Owszem, tylko że mam w tych sprawach dość specyficzny gust. Wybrałem sobie miejsce, gdzie rosną jodły i przeszedłem pod ich osłoną, nie narażając się na najmniejsze nawet ryzyko, by ktoś z domu mógł mnie zobaczyć. Przyczaiłem się wśród krzewów po drugiej stronie i czołgałem się od jednego do drugiego, co może potwierdzić okropny stan moich spodni na kolanach, dopóki nie dotarłem do kępy
rododendronów naprzeciwko okien pańskiej sypialni. Tam się zaczaiłem i czekałem na rozwój wydarzeń. Zasłona w pańskim pokoju nie była opuszczona i widziałem, że panna Harrison siedzi przy stole i czyta. Kwadrans po 10 odłożyła książkę, zamknęła okiennicę i poszła spać. Usłyszałem jeszcze, jak zamyka drzwi i byłem pewien, że przekręciła również klucz w zamku. Klucz? Zawołał Phelps. Tak. Poinstruowałem pannę Harrison, by zamknęła drzwi od zewnątrz i wzięła ze sobą klucz, gdy będzie szła spać. Wypełniła wszystkie moje zalecenia co do Joty, a zapewniam pana, że bez jej współpracy nie miałby pan teraz swojego dokumentu w kieszeni kamizelki. Następnie poszła do swej sypialni i światła zgasły. Ja natomiast dalej czekałem przyczajony między krzewami rododendronu. Noc była piękna, ale całe to czuwanie było dla mnie niezwykle nużące. Oczywiście jest w tym też coś podniecającego, coś takiego, co czuje myśliwy, gdy czeka przy wodopoju na grubą zwierzynę. A jednak strasznie mi się dłużyło. Niemal tak bardzo Watsonie, jak wówczas, gdy razem czekaliśmy w tym dziwacznym pokoju, zajmując się zagadką nakrapianej przepaski. Walking, na kościelnej wieży jest zegar, który bije co kwadrans i nieraz przychodziło mi do głowy, że chyba musiał się zatrzymać. Jednak wreszcie około 2 w nocy usłyszałem delikatny dźwięk przesuwanego rygla i zgrzyt klucza. Chwilę później otworzyły się drzwi dla służby i w świetle księżyca stanął pan Joseph Harrison. Joseph? Zawołał Phelps. Nie miał żadnego nakrycia głowy, na ramieniu trzymał jednak czarną pelerynę, tak by w razie konieczności mógł ukryć swoją twarz. Przeszedł na palcach w cieniu muru, a kiedy dotarł do okna, wsunął w szczelinę ramy okiennej nóż o długim ostrzu i wypchnął zapadkę. Następnie otworzył okno na oścież i wsuwając nóż przez szczelinę w okiennicach, odryglował je i otworzył. Z miejsca, w którym leżałem, miałem doskonały widok na wnętrze pokoju i mogłem obserwować każdy jego ruch. Zapalił te 2 świece, które stały na półce nad kominkiem, a następnie odwinął róg dywanu przy drzwiach i wyjął z podłogi kwadratowy kawałek deski, taki, jak zazwyczaj pozostawia się, aby monterzy mieli dostęp do złączek rur gazowych. Ten fragment deski, jak się okazało, rzeczywiście zakrywał złącze w kształcie litery T, od którego odchodziła rura doprowadzająca gaz do kuchni położonej poniżej. Wyjął ze swojej kryjówki tubę z dokumentem, odłożył na miejsce deskę, wyprostował dywan, zmuchnął świecę i wkroczył wprost w me ramiona, gdy stałem czekając na niego pod oknem. Cóż, ten pani Joseph jest brutalniejszy niż mogłem podejrzewać. Rzucił się na mnie z tym swoim nożem, więc musiałem dwukrotnie go powalić. Skaleczyłem przy tym sobie kostki ręki, nie udało się go pokonać. Patrzył na mnie z nienawiścią tym okiem, którym był w stanie jeszcze widzieć, kiedy już ze sobą skończyliśmy. Posłuchał jednak głosu rozsądku i oddał mi dokument. Gdy już miałem go w rękach, puściłem Harrisona. Wszystkie szczegóły przesłałem telegramem do Forbesa. Jeśli będzie na tyle szybki, żeby złapać tego ptaszka, to wspaniale. Jednak jeśli, jak w swojej przenikliwości przypuszczam, dotrze tam i odkryje, że gniazdko jest puste, to cóż, tym lepiej dla rządu. Sądzę, że Lord Handres, a także pan Percy Phelps naprawdę woleliby ta sprawa nigdy nie wyszła poza mury budynku policji. Mój Boże, westchnął nasz klient. Mówi mi pan, że w ciągu tych długich 10 tygodni męczarni skradziony dokument przez cały czas był w tym samym pokoju, w którym leżałem? Tak właśnie było, a Joseph łotr i złodziej. Obawiam się, że charakter Josepha jest bardziej złożony i niebezpieczny, niż można by sobie sądzić po jego wyglądzie. Z tego, co dziś w nocy od niego usłyszałem, wnioskuję, że poniósł ogromne straty, grając na giełdzie i jest gotów na wszystko, aby tylko poprawić swoją kondycję finansową. Ponieważ jest człowiekiem w ogromnym stopniu egoistycznym, to gdy nadarzyła się okazja, nie zastanawiał się, że kradzież dokumentu może stać na przeszkodzie szczęściu własnej siostry, czy podważyć pańską reputację. Percy Phelps opadł na krzesło. W głowie mi się kręci, powiedział. Pańskie słowa całkowicie mnie szokowały.
Główna trudność w tej sprawie, zauważył Holmes swym mentorskim tonem, polegała na tym, że było za dużo dowodów. Na kwestie o kluczowym znaczeniu nałożyły się rzeczy nieistotne, zaciemniając je. Spośród wszystkich faktów, jakie nam przedstawiono, musieliśmy wybrać te, które uznaliśmy za kluczowe, a następnie poukładać je po kolei, aby zrekonstruować ten niezwykły przebieg wydarzeń. Zacząłem podejrzewać Josepha już na podstawie informacji o tym, że zamierzał pan wracać z nim do domu tego wieczoru. Istniało w związku z tym spore prawdopodobieństwo, że po drodze zajrzy po pana, zwłaszcza, że dobrze znał budynek ministerstwa. Gdy tylko dowiedziałem się o tym, że ktoś chciał się dostać do sypialni, w której nikt poza Josephem nie mógł niczego ukryć, bo jak wspominał pan w swojej opowieści, gdy przyjechał pan chory w towarzystwie doktora, Joseph musiał ten pokój opuścić. Moje podejrzenia zmieniły się w pewność, zwłaszcza, że próby tej dokonano pierwszą noc, gdy nie czuwała przy panu pielęgniarka, co wskazywało na to, że intruz doskonale wiedział o wszystkim, co dzieje się w domu, jakim byłem ślepcem. Fakty związane z tą sprawą, na tyle, na ile udało mi się je rozpracować, przedstawiały się następująco. Joseph wszedł do budynku ministerstwa przez drzwi od Charles Street i znając drogę, udał się prosto do pańskiego biura, akurat w chwili, gdy pan z niego wyszedł. Zorientowawszy się, że nikogo tam nie ma, zadzwonił jednak w tej samej chwili jego wzrok padł na leżące na stole papiery. Jedno spojrzenie wystarczyłoby zrozumiał, że los dał mu do rąk dokument wagi państwowej o ogromnej wartości. Tak więc w jednej chwili wepchnął go do kieszeni i wyszedł. Jak pan pamięta, minęło kilka minut, nim zaspany dozorca zwrócił panu uwagę na dzwonek, więc złodziej miał wystarczająco dużo czasu, aby uciec. Pojechał do Woking pierwszym pociągiem i przejrzawszy swój łup, upewnił się, że rzeczywiście posiada on ogromną wartość. Ukrył go w miejscu, które według niego było bardzo bezpieczne, mając zamiar odnieść go za dzień czy dwa do francuskiej ambasady lub gdziekolwiek tam, gdzie, jak uważał, dostanie za niego wysoką cenę. Potem nagle pan powrócił. Joseph, z pewnością zaskoczony takim obrotem spraw, musiał zabrać swoje rzeczy z pokoju. Od tego czasu zawsze były tam co najmniej dwie osoby. Nie mógł więc odzyskać swojego łupu. Sytuacja ta musiała być dla niego nie do zniesienia, jednak w końcu wydało mu się, że pojawiła się szansa. Spróbował się tam zakraść, ale udaremnił mu pan to, budząc się tej nocy. Przypomina pan sobie, że tego wieczoru nie wypił pan tak jak zazwyczaj swojego lekarstwa? Rzeczywiście. Przypuszczam, że podjął odpowiednie kroki, by pańskie lekarstwo było skuteczne i był pewien, że będzie pan nieprzytomny. Oczywiście było dla mnie jasne, że spróbuję ponownie, gdy tylko uzna, że jest bezpiecznie. Kiedy opuścił pan pokój, znowu pojawiła się szansa, na którą tak długo czekał. Ja jednak poprosiłem pana Harrison, by siedziała tam przez cały dzień, żeby nie mógł nas ubiec. Gdy uzyskał pewność, że droga jest wolna, dostał się do pomieszczenia, a ja czatowałem pod oknem, tak jak opisałem. Wiedziałem już, że dokumenty są w pokoju, nie miałem jednak ochoty odrywać wszystkich desek i listów, żeby je odnaleźć. Tak więc pozwoliłem mu wyjąć je z kryjówki. I w ten sposób oszczędziłem sobie trudu. Czy jest jeszcze jakaś inna kwestia, którą mógłbym wyjaśnić? Czemu za pierwszym razem próbował wejść przez okno, skoro mógł wejść drzwiami? Żeby dojść do tych drzwi, musiałby przejść obok siedmiu sypialni. Z drugiej strony mógł z łatwością przejść do okna przez trawnik. Coś jeszcze? Ale nie sądzi pan chyba, spytał Phelps, że miał jakieś mordercze zamiary? Czy ten nóż miał być tylko narzędziem? Możliwe, odparł Holmes, wzruszając ramionami. Mogę tylko powiedzieć, że pan Joseph Harrison jest z pewnością dżentelmenem, na którego łaskę nie chciałbym być zdany i któremu niezwykle trudno byłoby mi zaufać.